witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym takim nietypowym spotkaniu, dlatego że w dniu właśnie dzisiejszym upamiętniamy tak zwany Dzień Papieski. Komu jest poświęcony Dzień Papieski i dlaczego o nim mówimy, a szczególnie my Polacy o nim musimy pamiętać, ale pamiętamy nie tylko my, pamięta cały świat o tym niezwykle ważnym dniu. Miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie, które miały miejsce w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Wy tych wydarzeń nie przeżyliście, ale wasi rodzice doskonale je już ze swojej młodości i dzieciństwa znają. Dlatego to historia, o którą my wszyscy się ocieramy bezpośrednio. Ogromne znaczenie miała jego działalność, jeżeli chodzi o poprawę relacji z innymi wyznaniami, a między innymi z Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, Kościołem prawosławnym czy wspólnotą anglikańską. Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata, papieżowi Janowi Pawłowi II, którego motto, biskupie, to tus, tus, cały twój, będące wyrazem oddania się Matce Najświętszej, jest także symbolem wiary, nadziei i miłości dla ludzi różnych ras i religii. Mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba. Ją życie słońce się złoci, ją ziemia się zbliża do nieba. By każdy był dobry jak chleb, gdy głodni nas będą czekali. Stojący naszego serca, niech płomień miłości się pali. Byśmy umieli w przyszłości, uważać wieczory w odzieży, sens rozmowy z Jezusem, tak jak i dzisiaj uwierzyć. I zawsze mogli być wierni idei Polaka, papieża, co sercem jak dzwon Zygmunta, jest z naszych czasów odmierza. Jan Paweł II był 264. papieżem. Jego pontyfikat rozpoczął się 16 października 1978 roku. Nazwany został pontyfikatem przełomu. Wybór Karola Wojtyły na papieża był niezwykły, gdyż po raz pierwszy Polak, a nie Włoch, został następcą świętego Piotra. Przepowiednie tego wydarzenia odnajdujemy w wierszu Juliusza Słowackiego, który tak pisał w XIX wieku. Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dowie Słowiańskiego to papieża otwarty tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak w dzień. Przypomnijmy sobie kilka scen z życia tego wielkiego Polaka. Jak ja mam podobny do ciebie. Tak, Emilio. Otrzymaliśmy od Boga ogromny dar. Ale jak damy mu na imię? Ależ mój ukochany, to oczywiste. Pierwsze imię otrzymał po tobie, czyli Karol. A drugie Józef. Na cześć Józefa z Nazaretu oraz marszałka Piłsudskiego, który właśnie powinien naszej ojczyzny przed bolszewikami. Bardzo się cieszę. To wspaniały wybór. Też tak sądzę. Myślę, że zostanie wielkim człowiekiem, całym sercem i duszą. Polecam go Bogu oraz opiece świętego Karola. Moi rodzice, Emilia i Karol Wojtyłowie, mieszkali w Wadowicach. Niedaleko kościoła odwezwali ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Byli ludźmi bardzo religijnymi. Ich dom wypełniony tymi świętymi obrazkami i rodzinnymi fotografiami. W takim właśnie otoczeniu przyszedłem na świat 18 maja 1920 roku. Muszę powiedzieć, że wówczas, 18 maja 1920 roku, o 9 rano, nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, przyszedłem na świat po południu, między 5 a 6. Ale nie wiedziałem wtedy jeszcze, że za 50 lat zostanę wybrany na papieża. Przyszedł od nas od Boga, przyniósł nadzieję, miłość i wiarę.
Rozbudzi nas to, co najszlachetniejsze, pogodził niepokoje, uciszał rozterki, wskazywał drogę, przypomniał dzieje, tłumaczył zdarzenia, wspierał wątpienia. Uczy nas grzech odróżniać od dobra, uczy jak słuchać, co mówi Bóg. On walczył słowem, oddalał od zła, był drogowskazem wśród krętych dróg. Nauczał nas, jak trzeba kochać, a wszystko to po to, by człowiek dla człowieka był bratem. Ja wiem, że bardzo tęsknisz za swoją ukochaną mamą, ale pamiętaj, że masz jeszcze mnie, Matkę Bożą. Ja zawsze będę czuwała nad tobą. Śmierć matki położyła kres beztroskim zabawom Karola. Od tej chwili pocieszeniem stał się dla niego książki i modlitwa. 5 grudnia 1932 roku zmarł w szpitalu mój brat Edmund. Był lekarzem i zaraził się od chorej pacjentki szkarlatyną. Od tego tragicznego wydarzenia nieustannie rozważałem niezgłębioną mądrość Boga, który daje i odbiera, który każdemu bez jego woli wyznacza własny los. 1938 roku zdał maturę na samych piątkach. Każdy pierwszy piątek miesiąca spowiadał się i przystępował do Komunii Świętej. Modlił się po każdym posiłku, w trakcie odrabiania zadań domowych i przed udaniem się na spoczynek. Lata gimnazjalne były dla niego szczęśliwe. Zaczął interesować się teatrem. Uczestniczył w przedstawieniach, które sprawiały mu ogromną radość. Bezgranicznie ufał Bogu. W 1938 roku zacząłem studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię polską. Gdy wybuchła wojna w 1939, uniwersytet zamknięto i kontynuowałem naukę na tajnych kompletach. Wkrótce podjąłem pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomach, a później w fabryce chemicznej. W 1941 roku zmarł mój tato na atak serca, ale nigdy nie zwątpiłem i modliłem się jeszcze żarliwie. W śmierci mojego taty poszedłem do księdza Adama Sapiehy, oznajmiając, że chciałbym zostać księdzem. W 1942 roku wstąpiłem do seminarium duchownego w Krakowie. 1946 roku młody Karol Wojtyła przyjmuje święcenie kapłańskie i po pewnym czasie udaje się na dalsze studia do Rzymu. Tam w 1948 roku otrzymuje tytuł doktora. Następnie po powrocie do kraju zostaje wikarym we wsi Niegobić pod Krakowem. Wkrótce zostaje przeniesiony do Krakowa, gdzie prowadzi duszpasterstwo wśród młodzieży. Od 1956 roku jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 28 września 1958 roku zostaje wyświęcony na biskupa, a jego mottem staje się łacińskie Totus Tuus, które odtąd zawsze będzie mu towarzyszyło. W wieku 47 lat zostaje kardynałem. Jest 16 października 1978 roku, godzina 18:18. Zapada jesienny mrok. Na placu Świętego Piotra zgromadzony tłum niecierpliwie oczekuje nowego papieża. Wreszcie niebo pokrywają obłoki białego dymu. To znak, że mamy nowego papieża. Nieoczekiwanie zostaje nim Polak, Karol Wojtyła, który przybiera imię Jan Paweł II. Wieczorem 16 października 1978 roku ponad 100 tysięcy ludzi oczekiwało na placu Świętego Piotra na nowego papieża. Nagle dym, początkowo szary, stał się biały. Tłum zaczął się śmiać, krzyczeć i klaskać. Po 8 głosowaniach Kościół miał wreszcie sternika, który nie pokieruje w imię Chrystusa. Był 264 następcą świętego Piotra, ale pod wieloma względami okazał się pierwszy. Ogłaszam wam wielką radość. Mamy papieża. Najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola. Świętego Rzymskiego Kościoła, kardynała Wojtyły.
W dniu rozpoczęcia swojego pontyfikatu Jan Paweł II wypowiedział wezwanie: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się Go. Te słowa wypełniły nadzieją serca wielu ludzi. 2 kwietnia 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu, serce papieża Jana Pawła II zatrzymało się na zawsze. Ludzie wszystkich ras i religii, modlitwą oraz łzami, żegnali Jana Pawła II. W trwodze i żalu zastygła też cała Polska. Odszedł ojciec, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Pokorą przyjąłem Twoją wolę, Panie. Chcę się krzyczeć, lecz cisza pozostanie, tęsknota i smutek. Pytanie dlaczego? Dlaczego zabrałeś nam Ojca Świętego? Wołaliśmy za Nim, by został wraz z nami, ale Ty Go zabrałeś, zostaliśmy sami. Zabrałeś Go ludziom, by mieć Go dla siebie. Pewnie pobiegł czym prędzej, tak chciał nieustannie, by się wnet pokłonić przy Najświętszej Pannie. I choć Go z nami nie ma, jest, jest tam, gdzie wszyscy święci, a z nami pozostanie na zawsze, w sercach i w pamięci. Ale to nie koniec. 1 maja 2011 roku przy aprawdzie 1,5 miliona wiernych papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika, następcy Piotrowej, Jana Pawła II, błogosławionym. Natomiast 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie na placu Świętego Piotra papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym. Dzisiaj nasz papież Polak spogląda na nas z domu Ojca, z nieba i nam błogosławi. Święty Jan Paweł II. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: Bądźcie świadkami miłosierdzia.